Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. To już chyba 22 odcinek tej serii. Możemy tutaj porozmawiać z niektórymi osobami, tutaj wiadomo jak kopacze. Nie, raczej z nimi nie będzie nic do rozmowy. Mamy Alvaro. Witaj. Witaj, nieznajomy. Co cię do nas sprowadza? Chciałem się rozejrzeć po obozie. Skoro dotarłeś aż tu, to musiało ci bardzo na tym zależeć. Greens nie wpuszcza tutaj nikogo za darmo. Ale zaraz, zaraz. Czy to nie ty jesteś tym bohaterem z Myrtany? Tak, to ja. Miło cię poznać. Wiele o tobie słyszałem. Także o tym, czego dokonałeś tutaj. Tak, to całe zamieszanie z Krukiem. Nie przejmuj się. Jestem pewien, że działałeś w dobrej wierze. Mhm. Poszukuję zaginionej tabliczki. Jakiej tabliczki? Pradawnego reliktu zawierającego informacje o drodze do Złotych Wrót. Być może mam coś takiego. Ile za nią chcesz? Takie rzeczy są dla mnie bezcenne. Wszystko ma swoją cenę. Nie wszystko, ale jest coś, za co mógłbym ją oddać. Słucham. Pierwszej, lepszej osobie bym tego nie wyjawił, ale ty jesteś znany ze swych dokonań. Być może okażesz się przydatny. W czym? Dla mnie i moich ludzi chcę uzyskać ułaskawienie. Chcemy zwolnienia z ciążących na nas wyroków i mieć prawo osiedlenia się w dowolnym mieście Królestwa. Chyba oszalałeś. Wy, bandyci, jesteście znani ze swojej reputacji. Nikt nigdy was nie ułaskawi. Zastanów się dobrze, zanim coś powiesz. Rozejrzyj się po obozie. Poznaj naszą organizację. Czy ten obóz przypomina zbójecką szajkę? Organizacja i porządek w naszym obozie jest wzorowy. Prawo jest przestrzegane na każdym kroku. A każdy członek obozu jest szanowany. Porozmawiaj z ludźmi. Każdy jest zadowolony z życia tutaj. To wszystko dzięki moim rządom. Niejedno miasto ma większe problemy z porządkiem niż my tutaj. Masz trochę racji. Sam jestem pod wrażeniem waszego życia i porządku. Więc przemyśl to, co powiedziałem. A być może pewnego dnia pomożesz nam uzyskać ułaskawienie. A tabliczka będzie spokojnie czekała na ten dzień. Okej. Nie wiem, czy to znaczy, że powinniśmy iść na przykład do Hagena. Ja tutaj mogę chyba te kuferki pootwierać, ale boję się, że mi poużynają ręce. Ale widzę, że jednak nie, więc obgrabimy sobie to. Ciekawi mnie, czy możemy wejść do świątyni. Lewo, prawo. Dobra, w porządku. 5 chlebów. Wow, spora ilość. Dobra, widzę, że oni się nie fochają. Mi się wreszcie wydaje, że możemy wszystko kraść, ale już nie jestem niczego pewna. Tutaj rośnie bagienne ziele, a nie, to chwasty. Wyglądały bardzo podobnie. Ciekawi mnie, czy jeszcze coś możemy tutaj znaleźć. Zanim wejdę do kopalni, to fajnie byłoby się tutaj przejść. Ciekawi mnie, czy mnie wpuszczą tam do świątyni. Na przykład, bo widzę, że tam dalej są też strażnicy. Może będziemy mogli wejść? Tu jest strażnik, ale tutaj leży jakiś amulet. Co to za amulet? A w ogóle, czy ja nie mogę lepszej broni założyć? Nie, jeszcze nie. Cóż to za amulet? Amulet ognia mam i amulet. Jest na nim wygrawerowany bones, czyli to jest ten amulet ognia. Okej, ciekawe, nie sądziłam, że tutaj coś takiego znajdę. Nawet nie próbuj wchodzić do środka. Alvaro kategorycznie tego zakazał. A kto złamie ten zakaz, czeka go śmierć. Okej, dobrze. Przynajmniej wiemy, że nie możemy tam iść. I właśnie przypomniało mi się, jak zagadałam do Alvaro, że przecież on jest głównym bossem tutaj. Czy pozwolisz mi tam wejść? Na razie widzę, że nic z tego. Spróbujemy zgarnąć stąd rzeczy. Jeżeli nie dostanę po głowie, to znaczy, że faktycznie możemy zabrać wszystko, co nam się żywnie podoba. Jeszcze troszeczkę roślinek tutaj jest, więc też możemy je zebrać, na przykład zębate ziele. Dobrze, mamy troszeczkę rzeczy do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o to ułaskawienie, to podejrzewam, że dostałem jakiś wpis w dzienniku. Zaraz to sprawdzimy. Tylko najpierw rozejrzymy się tu. Niech to szlak! Przed moimi oczami znowu pogromca Bloodwina. Rzeczywiście, zaraz znowu będzie jakaś rozruba.
Spokojnie, chciałam się tylko rozejrzeć. Zawsze tak mówisz. A potem pół obozu o tobie gada. Ciekawe, co tym razem zmalujesz. Już słyszałem, że odkrył, kto strzelał do Greensa. A ja, że pobił Snuffa i zajął się jego kobietą. To wszystko bzdury, zejdźcie ze mnie. Boże, no bez przesady. Dość tej głupiej gadki. Handlujesz jeszcze? Handluję. Chcesz kilof pozłacony czy posrebrzany? Słucham? Odkąd do obozu przybył Fisk, a potem jego cholerny bratanek Suarez, całkowicie wygryźli mnie z handlu. Co prawda Fisk niedawno trafił do kopalni, ale Suarez mocno się trzyma. Mi zostało tylko handlowanie żarciem. No dobra, ale przynajmniej coś masz. Jak to się dokładnie stało? Brak słów. Sam trochę dałem ciała. Szkoda gadać. Mhm. Pohandluj. To co ty masz? Masz miksturki, masz amulet życia. To byłaby naprawdę fajna sprawa, ale na razie mam amulet ochrony. Dobra, wejdźmy sobie może do kopalni. Chociaż powiem szczerze, że nie chce mi się po niej chodzić, ale no wypadałoby, jak już tutaj jesteśmy. Szczególnie, że no, przepraszam bardzo, ale gra nie ucieknie, prawda? Złota, nie wiem, mogę kopać chyba złoto. Słuchaj, jestem strasznie zmęczony. Nie masz czegoś do jedzenia? Czego potrzebujesz? Dwóch chlebów i kiełbasę. Przydałaby się też woda. Zobaczę, co da się zrobić. Ciągle pracuję i nie mam kiedy zjeść. Załatw mi to, proszę. No, wydaje mi się, że mam. Tylko najpierw cię okradnę. Mam jedzenie i wodę. O, wielkie dzięki. Przyjmij tę miksturę. Ojej, dziękuję. Czemu ciągle tyle pracujesz? Popadłem w cholerne długi. Szkoda gadać. Okej, dobra. W porządku. Chodźmy może najpierw tutaj w tę stronę. Czy tutaj dalej pracuje? Nie, on nie tutaj nie pracuje. Strażnik. Co jest za tymi drzwiami? Nie twój interes. Okej, dobra. Finn. Hej! My się z Finnem znamy, mi się kojarzy, a tutaj jest hey. Fisk. Fisk? Tak, to ja. Co ty robisz w kopalni? Kopię. Hej, ty. Okej. Okay. Jak to się stało, że trafiłeś do kopalni? Nie twoja sprawa. Może jednak zdradzisz jakiś szczegół. W porządku. W końcu znamy się nie od dziś. Siedzę w tej cholernej kopalni, bo muszę wydobyć dla Greensa 200 bryłek złota. Co? Dlaczego? Powiedzmy, że pokłóciłem się z Greensem, a w zasadzie trochę oszukiwałem go na handlu. Greens chciał mieć zyski podobne do moich. Ja zaniżałem swoje, przez to większość złota trafiała do mnie. Gdy się o tym dowiedział, wściekł się nie na żarty. Skurczybyk jakimś sposobem to odkrył, a potem skonfiskował cały mój majątek. Oczywiście straty policzył sobie z nawiązką, sukinsyn jeden. Nie myślałeś o ucieczce? Myślałem, nawet wiele razy, ale jeśli ucieknę stąd, przepadnie cały mój majątek. Greens ukrył moje kosztowności. Kilka cennych broni i mnóstwo złota. Nie po to je przez tyle czasu gromadziłem, żeby teraz wszystko stracić. Gdy dotrę na moją wyspę Gigymos, z której pochodzę, będę bardzo bogatym człowiekiem. Tuż przed odkryciem Machlojek wybierałem się tam wraz z moim bratankiem Suarezem. Jednak zanim udało mi się opuścić obóz, do mojej chaty wpadł Greens z kilkoma strażnikami i wszystko zabrał. Niech go szlak! Kicha. Odzyskam twoje skarby. Przesłyszałem się? Człowieku, wiesz, na co się ważysz? Jeśli narazisz się Greensowi, każę poderżnąć ci gardło. Tylko udaję, miłego człowieku. Tak naprawdę to straszny sukinsyn. Gdy mu raz podpadniesz, będzie się mścił do końca. Nie boję się. Poza tym moje rzeczy są z pewnością dobrze ukryte, ale jeśli chcesz spróbować, będę ci bardzo wdzięczny. Wyspa Gigymos to ogromny obszar na południe od Myrtany.
Już od dawna myślałem nad powrotem w tamte strony. Gdy bariera upadła i stałem się wolny, nie było dnia, bym nie marzył o powrocie. Oczywiście nie mógłbym wrócić z pustymi rękoma. Na mojej wyspie trochę narozrabiałem, za co zresztą zostałem zesłany do kolonii. Ale już odpokutowałem swoje winy. Mam też dość złota, by wynagrodzić wyrządzone krzywdy. Teraz jedyną przeszkodą jest brak mojego majątku. Nie mogę przecież tkwić w tej kopalni przez 100 lat. Odzyskaj moją własność, a będę ci dozgonnie wdzięczny. Rozumiem. Rzeczy muszą być ukryte na terenie obozu. Zapewne w chacie Greensa. Pogadaj z moim bratankiem Suarezem, który prowadzi teraz moje stoisko. Na pewno ci pomoże. Okej, w porządku. Jak widzicie, rozmowa z Fiskiem trwała dosyć długo. Tutaj możemy się przejść do tej krypty. Ciekawi mnie, czy coś tutaj się znajduje, więc przejdziemy się. Co to miało być? Ja się pytam. Halo? Już nie wiedziałam, czy mam krzyczeć, czy co mam robić. Przypomniało mi się, że ja już mam mistrza, moi drodzy, przecież w dwuręczniaku. Piękna sprawa. Nic tu nie ma. Tak myślałam, że nic z niego nie wydobędę, ale wolałam sprawdzić. Tu jest tylko mięso kopacza. Może coś tu jest jeszcze ukryte? Panie Kostku, masz coś nie za bardzo. Dobrze, ale może coś jest ukryte w samej sobie krypcie? Sprawdźmy to, bo dawno żeśmy tutaj w sumie nie byli. Okej. Mam złoty puchar i wyskoczyła na mnie harpia. Trochę mnie uderzyła, ale dobra. Nic tu nie ma. Się powiem wam, wystraszyłam tej harpii, ale czułam, że się coś pojawi. Sprawdzimy, czy tutaj coś nie leży, na przykład. Dobra, no wygląda na to, że nic już tutaj nie ma. Ci też dostałam po głowie tylko i wyłącznie ze względu na puchar. Ajajaj. Czy ja umiem kopać złoto? Bo ja już wreszcie nie wiem. Nie mam właśnie odpowiedniej umiejętności, bo się tego nie nauczyłam. Nauczyłam się tylko srebra, żeby wykonać zadanie. Może by się przydało nauczyć złota, przekopywać i potem jeszcze przetapiać. Mięso kopacza. Okej, okay. Czy tutaj coś jest? Chlebek. Wino. Dobra, sprawdzimy to wszystko i... O proszę, skórzany mieszek. Dobrze, jeszcze pójdziemy w tą drugą odnogę, tam gdzie zabiliśmy Bladwina w dwójce. No i jeżeli to będzie już jakby wszystko, no to wtedy coś czuję, że udamy się gdzieś indziej. Myślę w takim też wypadku w sumie, gdzie moglibyśmy się udać. Musiałabym spojrzeć w dziennik, bo na pewno mamy zadanie z piratami do zrobienia. I to jest fakt akurat, że mamy to do zrobienia. Nie pamiętam kod tej skrzyni. Się trochę pomęczymy. Jak to nie da się tego otworzyć? What the hell? Smutno mi teraz, no. Ciekawi mnie, czy tutaj dalej pełzacze biegają. Bo jak tak, to będzie sporo expa. O, to są jacyś ludzie. O proszę, tutaj zrobili miejsce, gdzie się przetapia złoto. To są zwykli kopacze. A ja myślałam, że tutaj coś znajdę, na przykład jakieś właśnie pełzacze. Ale w sumie co ja się dziwię, że oni zagospodarowali ten teren. To jest logiczne. O proszę bardzo, mikstura. Oj, ten kopiec monet, kopiec złota. Fajna sprawa, fajnie to wygląda. I skrzynie ze złotem. No ale jaja pełzaczy to mogliby jednak pozbierać, nie? Dobrze, mało ważne. Mamy tutaj ogarniętą sprawę, więc sprawdźmy sobie może dziennik. Fis w opałach, to musimy do Suareza iść, powrót do obozu.
Ach, to Sarę mieliśmy znaleźć. Eksperymenty to na razie nic. Walka z piratami, choroba Torbena. Dobra, to w sumie aktualnie. A ciekawi mnie jeszcze, czy o tym ułaskawieniu coś mam. Dostęp do świątyni Adanosa. To nie. Prośba Wulfgara. Nie mam nic, ale może możemy powiedzieć o tym Hagenowi, że padła taka propozycja. Ewentualnie możemy iść do Neorasa też z tym. Kurde, jest troszeczkę tego chodzenia, trzeba przyznać. Troszeczkę tych spraw jest do załatwienia. Niektóre zadania nam bardzo zalegają jeszcze z poprzedniego rozdziału, na przykład to ze skórami wilków, ale no na razie żadnych wilków nie znalazłam, żeby to zadanie zrobić. Okej, tutaj mamy ogarniętą sprawę całą już chyba. Askaty, czy ty masz coś tutaj? Masz kuferek. Nie wiem, czy strzelisz focha? Nie. Prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo. Cholera. Muszę kupić wytrychy, wiecie? No, bo nie mam. Mam tylko 3 wytrychy chyba. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Dobra, super. Strzała, kusza myśliwska, bełty i 3 wytrychy. Dziękuję bardzo. Skrzynka bardzo przydatna. To trzeba przyznać na pewno, że przydatna. Okej, okay. Co my teraz robimy? Dobre pytanie. Tutaj żeśmy z wszystkimi porozmawiali, to chodźmy może do Suareza zapytać, czy on może wie, gdzie są ukryte te rzeczy. Czy tutaj czegoś nie zostawiłam na półkach? Oczywiście, że zostawiłam. Mapa terenów Korinis, taktyka walki, złoty naszyjnik, ten puchar. Mogę, złoty puchar. Jeszcze jest kufer, ale to za chwilę. Regał na książki. Zarządzanie obozem. Okej, w porządku. Fajne. Kuferek zaraz otworzymy. Jabłuszko, kostur sędziego. Jean. Tu jest łóżeczko też. To jest też fajna sprawa. Dobra, spróbujmy... Bez właściwego klucza. O kurde. Tak, spróbujemy otworzyć. Już to widzę. Stara monetka, złoty puchar, ognisty gulasz. Tu jest Altair. Dobra, to chodźmy do Suareza zapytać, co on na ten temat jakiś się może orientuje. Tylko myślę sobie, gdzie on siedzi. On powinien być tu. Chyba, że dalej tam stoi przed tym. Tu jest Hem. A myślicie, że może Lucia coś wie? Nie za bardzo. Kurczę, gdzie on jest? Nie wiem. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero? To przecież... O, chyba siedzi w środku, w tym swoim sklepiku. Właściwie może być go tylko żal. Tu jest bandyta. Tutaj powinien stać, chyba że już nie handluje aktualnie. Widzę, że w ogóle go jakby chwilowo nie było w domu. Dziwna sprawa. Wiecie co, może się tepniemy do Neorasa, bo chciałabym go zapytać, a raczej poinformować go, co z tą tabliczką. Udało mi się dostać do obozu bandytów, a nawet porozmawiałem z ich przywódcą Alvaro. Miałeś rację, to on jest w posiadaniu tej tabliczki. Wspaniale. Czy odda nam tabliczkę? Tak, ale jego warunki są nie do przyjęcia. Chcę ułaskawienia dla wszystkich bandytów. Co takiego? To wymyślił. Możesz porozmawiać o tym z Lordem Hagenem, ale szanse na to są znikome. Z drugiej strony, musimy mieć tę tabliczkę. Dobrze, porozmawiam z nim. Gdy się czegoś dowiesz, daj mi znać. Okej, w porządku. To idziemy w takim razie od razu. Dobra, coś czuję, że Hagen to mnie zabije, jak tylko do niego podejdę i walnę takie coś. W ogóle Hagen to gdzie poszedł? Chyba tutaj? A to Garond pewnie tutaj stoi, nie Hagen.
Dokładnie, to gdzie Hagen poszedł? Boże, siedzi gdzieś w swoim namiocie? Tak, tu jesteś. No przy tym mi urwiesz głowę normalnie, jak ja ci takie coś powiem. Wracając do plagi Beliara... Tak? Noora twierdzi, że bardzo istotną sprawą jest odnalezienie jednej z tabliczek zawierających informacje o Złotych Wrotach. Kazał mi poszukać w obozie bandytów. Udało mi się nawet porozmawiać z ich przywódcą, Alvaro. I co powiedział? Że jest w posiadaniu takiej tabliczki. Doskonale. Co chce w zamian za nią? I tu jest problem. Żąda ułaskawienia wszystkich bandytów. A to dobre. Może chce zostać królem? Prędzej Beliar będzie walczył po stronie dobra, niż oni uzyskają ułaskawienie. Jednak trzeba przyznać, że wprowadzili wiele dobrych zmian. Mają wręcz wzorową organizację. Chyba wzorową organizację przestępczą. Znam takich jak oni. Teraz udają dobrych, a gdy wrócą do miast, będą kraść i mordować. Moim zdaniem wszystkich należałoby powiesić. Chwała i... Dobra, ciekawe co Neoras na to powie. No, Hagen nie był zachwycony. Lord Hagen zdecydowanie odmówił. To było do przewidzenia. Musimy czekać na rozwój wydarzeń. Jestem pewien, że Adanos pomoże nam zdobyć tę tabliczkę. Okej, czyli chwilowo mamy puste zadanie, nic nie możemy z tym zrobić. Powrót do obozu. Ach, to musimy znaleźć Sarę. Eksperymenty Galimesa. Wiecie co? Może spróbujmy w takim razie udać się do obozu piratów. Co wy na to? Pójdziemy sobie do kanionu. Nie mam do orków teleportu pod czwórką przypadkiem? W ogóle co ja mam? Mikstura przemiany duszy. Skąd ja to wzięłam do cholery? Nie mam pojęcia. Ognisty gulasz też zdobyłam. Gdzieś tutaj powinien być. On daje chyba siłę. Dokładnie. Dobrze. Tak, do obozu orków nie miałam nic pod czwórką. Dziwna sprawa. Okej, spróbujemy sobie zrobić reset. I co? I idziemy w takim razie do piratów. Kurczę, ej no. Widzę, że już teraz się naprawdę sprawa w grze sporo rozkręciła. I to na dobre, na szczęście. W sensie mamy jeszcze tam jakieś inne zadanka poboczne w obozie bandytów i w ogóle, ale chciałabym się zająć... Ojejku, ale myślę, że was zająć tymi piratami. Tylko najpierw bym się może przespała do rana, żeby nie chodzić po ciemku, bo się robi już ciemno. I co? No i pójdziemy w takim razie. Zobaczymy, co tam nam się uda ogarnąć, czy w ogóle nas tam wpuszczą, czy się okaże, że potrzebujemy na przykład pieniędzy. Bo w sumie to trudno powiedzieć. Zaraz się przebierzemy w piracki ciuszek i pójdziemy i zobaczymy, co nas będzie czekać. W ogóle dziwię się, że się nic nie porespiło. Nie wiem, może respi jest wyłączony w momencie, gdy mamy... gdy mamy włączony łatwy poziom trudności. Być może. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie zastanawiałam się w ogóle nad tym. Spróbujemy najpierw zagadać do piratów z przed obozu, czyli na przykład do Bonsa, do Jacka Alligatora. Zobaczymy, czy oni mają coś jeszcze mi do powiedzenia. Jak nie, no to spróbujmy wejść głębiej. Zobaczymy. Bons, ja mam w ogóle twój amulet. Widzę, że nic nie mogę z tym zrobić. No dobrze. Ojejku. Ależ mi się ziewa. Okej, idziemy jeszcze do Jacka Alligatora i zobaczymy potem, co nam powie Henry, bo chyba Henry stoi przed wejściem. Hej, ty! Chcę się do was przyłączyć. A ten znowu swoje. Zapomnij o tym. Chyba się trochę zapominasz. Czy mam ci przypomnieć, kto pokonał Kruka? No dobra. Pamiętam, że byłeś dobry w bitce, ale i tak nie masz żadnych szans na zostanie jednym z nas. Będzie ogromnym sukcesem, jeżeli Borys w ogóle wpuści cię do obozu. Borys?
A co się stało z Henrym? Z tego co pamiętam, to on stał przy bramie. Henry? Henry'ego już nie ma. A gdzie jest? Nie twoja sprawa. Może trochę grzeczniej. Dobra. Więc czego ode mnie chcesz? Bo już zaczynasz mnie irytować. Już mówiłem. O kurde. Chcę się przyłączyć. Ach tak. Więc znowu chcesz zatruwać to i tak już zepsute powietrze? Chcę zostać piratem. Znudziła mi się służba Inosowi. Ile czasu można uganiać się za ratowaniem świata i to całkiem za darmo? Nadszedł czas, żeby się wzbogacić i odbić sobie wszystkie chude lata. To mi się podoba. Zaczynasz gadać jak człowiek. Tylko ktoś naprawdę twardy i bezwzględny może być przyjęty do bandy Hannibala. Jeśli naprawdę chcesz dołączyć do naszego obozu, pomogę ci. Ale to będzie cię kosztowało. Za pozwolenie wejścia do obozu Borys żąda 5000 sztuk złota. Co? Aż tyle? Zgadza się. Jak widzisz, cenimy się. Tylko ktoś naprawdę sprytny i silny zdoła zdobyć tyle złota. A ja mogę ci w tym pomóc. Musisz tylko wykonać dla mnie pewien wyrok. Wyrok? Wyrok śmierci. Jeden z tych psów w naszym obozie strasznie działa mi na nerwy. Właściwie to bez problemu sam mógłbym go załatwić. Ale nie chcę brudzić sobie rąk. Więc jeśli chcesz zarobić trochę grosza... Kogo mam zabić? Widzę, że poważnie zabierasz się do rzeczy. W czasie ostatniej wyprawy zdobyłem w Węgardzie kolekcję 5 wysadzanych szmaragdami złotych kielichów. Powinna należeć do mnie, ale przy podziale łupów ten sukinsyn powiedział coś Hannibalowi. I zamiast mnie, te kielichy przypadły jemu. Ten gnój zrobił to specjalnie i musi za to zapłacić. Niestety nie mogę otwarcie przeciwko niemu wystąpić, bo ma zbyt duże wpływy w obozie. Ale ciebie nikt nie będzie podejrzewał. Proste, prawda? W sumie tak. Jak on się w ogóle nazywa? Nie cierpię imienia tego sukinsyna. To Jules. To jeden z tych typów, którzy przybyli razem z Hannibalem. Co będę z tego miał? Tak jak ci mówiłem. Dostaniesz pieniądze, aby zapłacić za wejście do obozu. Jeśli go zabijesz tak, żeby nikt nie widział, dam ci 2000 sztuk złota. Wchodzisz w to? O kurde. Powiedz mi coś więcej na temat tego typa. A co tu więcej mówić? To jeden z tych cholernych idiotów, którzy zawsze wpieprzają się między wódkę a zakąskę. Nigdy nie uszanują cudzej zdobyczy. Okej, no dobra, spróbujemy. Jasne. Załatwię tego gościa. Na to liczyłem. Teraz dam ci garść przydatnych informacji. Bo szczerze mówiąc, jak na ciebie patrzę, to mam spore wątpliwości, czy uda ci się to zrobić. Ten Jules to kawał skurczybyka. Poza tym ma bardzo dobry pancerz. Sam na pewno sobie nie poradzisz. Chociaż z drugiej strony to dobrze, bo nikt nie będzie cię podejrzewał. Bez przesady. Dawniej nie takie rzeczy się robiło. To musiało być dawno temu. Ale do rzeczy. Dam ci pewne magiczne zaklęcie, które ostatnio zdobyłem w Korinis. Jest to zwykła ognista kula, ale za to bardzo silna. Powinna go bez problemu załatwić. Jak już go załatwisz, przynieś mi złote kielichy. Jestem pewien, że ten skurczygnat zawsze nosi je ze sobą. W porządku. Jules każdego dnia wieczorem wychodzi gdzieś z obozu. Pójdź za nim i gdy będziecie już kawałek od obozu, wtedy go załatw. Okej. Gdzie w ogóle znajdę tego Julesa? Nie musisz go wcale szukać. Jak to? Całe dnie spędza przy wieży Hannibala. A tam nigdy nie uda ci się dostać. Po prostu wieczorem zaczaj się gdzieś w krzakach. Jak będzie wychodził z obozowiska, pójdź za nim. Okej, no dobra. To jeszcze może nawet uda nam się to zrobić dzisiaj, moi drodzy. Tak na koniec odcinka. Mówisz, że wieczorem, tak? Dobra, to prześpijmy się do wieczora. Odpalmy sobie... Albo dobra, podejdźmy najpierw pod obóz. I wyciągnijmy sobie te kule. Specjalna kula ognia pod siódemką. Okej, no nikt ma tego nie widzieć. Widzę, że Jules chyba idzie, w sensie... To jest on? Nie, to strażnik. Okej, wieczorem, tak? Wychodzi z obozu. No w porządku. Tam jest Borys. Wydawało mi się, że tam jest Henry, ale Henry faktycznie był kiedyś jakby za czasów Grega piratem, a teraz jak już wiecie, pamiętamy, jak już tam podchodziłam pod bramę, no Grega już nie ma.
Dobra, on wychodzi z tego obozu, czy nie? No, miał być wieczorem. Jest 20:15. Jeśli zabiję jednego z piratów, Julesa, Jack Alligator zapłaci mi 2000 sztuk złota. Jules jest podobno bardzo silny, ale Jack dał mi silną, ognistą kulę. Zadanie wydaje się proste. W czym tkwi haczyk? Dostrzegam, że kula pomoże, ale nie rozwiąże całej sytuacji. Pewnie to w ten deseń. Mamy go też zabić tak, żeby nikt nie widział. Ciekawe. Czy tam ktoś faktycznie z tego obozu wychodzi powoli, czy nie? Powiem wam, że tak stoimy jak kołki, a tutaj nic się nie dzieje, nie? Chciałam jeszcze dzisiaj to zrobić, ale nie wiem, czy nam się to uda. Miał wieczorem wychodzić z obozu. Chyba, że ja sobie w złych krzakach stoję. Nie wiem, może spróbujemy się tutaj ukryć. Ale to nie ma raczej żadnego znaczenia. Kurde, on wyjdzie dzisiaj z tego obozu, czy nie? Aha, ktoś idzie chyba. Nie, tam ktoś tylko stoi. Ej, no kurde, no bez sensu. Jack Alligator już śpi, czy nie? Tak. Ej, no bez jaj, ten dzieci nie wychodzi, no nie? Nie wiem, moi drodzy, czy jest sens, żeby jeszcze zrobić to w dzisiejszym odcinku. W ogóle... ja mam 1227 sztuk złota i tak mamy bronię do sprzedania. Ale no, fajnie by było, jakby wiadomo. Czy tam ktoś ma zamiar wyjść z tego obozu? Jest godzina 20:48, może 21:00 wychodzi. Poczekajmy jeszcze chwilę. I zobaczymy. Czy ktoś wychodzi? Wiecie co, zanim cokolwiek zrobimy, to ja bym zrobiła tak, że się przebierzemy i byśmy się tepnęli do obozu orków. Pójdziemy się jeszcze dzisiaj zapytać Diego, czy ma jakiś pomysł na zdobycie pieniędzy. I jeżeli ma, to dobrze, a jeżeli nie, no to musimy sami coś pokombinować, może pożyczy nam trochę. Spróbujmy. Diego? Masz jakiś pomysł na zdobycie złota? Możliwości jest wiele, ale dobrym sposobem są walki na arenie. Można się szybko i łatwo wzbogacić. Oczywiście jeśli wygrasz pojedynek. Ale z tego co słyszałem, pokonałeś już kilku przeciwników, więc zdobyłeś trochę złota. Zgadza się. Możesz też zagadać z osadnikiem Radgarem. Zajmuje się nauką wydobywania kruszcu. W okolicznych jaskiniach jest trochę złóż złota i srebra. Można się na tym nieźle dorobić. Okej, czyli widzę, że będziemy musieli troszeczkę chyba pokopać, wiecie, bo tak, zrobimy to zadanie z tym zabójstwem Julesa, ale i tak nam taka ilość złota nie wystarczy. Więc dobrze by było teraz, żebym ja na przykład poszła sobie do orka tutaj, który handluje bronią. Sprzedała mu wszystkie bronie, których nie będę w ogóle używać. W ogóle zrobiła handel ekwipunku, bo bardzo dawno już tego nie robiłam. Hokar, pokaż mi swoje towary. Ty masz nowe miecze, ale to jednoręczne.
Dobra, nieważne. Przed końcem dzisiejszego odcinka zrobimy sobie jeszcze właśnie mały... wiecie... Małą sprzedaż. Kostur sędziego, lekki topór, miecz, zardzewiały topór. My to wszystko możemy, wiadomo, sprzedać. Pałka z kolcami. Kilo wystarczy nam jeden. Nóż myśliwski. Nie wiem, czy on do skórowania nie jest potrzebny przypadkiem. Sztylet. Długi łuk. I tak go nie założę. Łuk jesionowy. No nie. Kuszę sobie zostawimy tą, wiadomo. No nie, bo ja mam najlepszą założoną. To łuki i strzały możemy sprzedać, mimo że ostatnio się przydały. Ale no dobrze. Eliksir zręczności. Ja nie wypiłam tego? Okej, sprawdźmy dalej. Pirackie ubranie to będzie potrzebne. Pancerz bezimiennego, moglibyśmy go sprzedać. Strój Argosa też nam się raczej nie przyda. Amulet ten zostawimy. Amulet ognia niech zostanie. Pierścionki, czary zostawimy wszystkie, bo nigdy nic nie wiadomo. Biżuteria. Podejrzewam, że możemy tego do czegoś użyć. Stare monety to sobie zostawię. Złoty naszyjnik to raczej nie. Skórzane mieszki mamy jeszcze do otwarcia. Kosz szkieletu, skóra cieniostwora, skóra dzika, drewniane bale. Ojej, troszkę tego jest. Dobra, skrzyneczka to możemy sprzedać. Młotek jeden. Nie chciałam wychodzić z tego. O matko. Dobra, jeden młotek. No dobra, sprzedałam dwa młotki. Niech będzie. Bryłki, rudy, smoła. Łyżka. Jedna może zostać. Złoty puchar. Skąd ja mam tyle srebrnych? Kryształ mocy, czarna ruda, pergamin. Dobra. Stoimy całkiem nieźle z tym. Cóż to jest? Srebrny naszyjnik. Też możemy go sprzedać. Stoimy całkiem nieźle w momencie teraz, gdy wykonamy sobie zadanie, to będziemy ustawieni. Ale i tak nauczymy się wydobywania tego kruszcu. No, do kolejnego poziomu jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zrobiliśmy dzisiaj dużo, ale było chyba w miarę przyjemnie. No i co? Słyszymy się już w kolejnym, o stałej porze. Bo dzisiaj jest u mnie środa, więc zobaczcie to. Tak, czyli jeszcze w piątek będzie odcinek, później będzie dłuższa przerwa kolejna, bo wyjeżdżam na wakacje, ale nie przejmujcie się tym, dlatego te odcinki też są takie dłuższe, żebyście mieli co oglądać. Jeszcze raz do usłyszenia, jeszcze raz dzięki, cześć.